Cześć, witajcie. 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 Przechodzimy dzisiaj do Was z nowym tagiem, TMI. Zadamy sobie i odpowiemy na parę pytań. Może Was coś zaciekawi. Mnie już ciekawi, co Dominik wymyśli na moje pytanie. No tak, bo ja nie znam tych pytań. On przygotował te pytania. No jest ich sporo. I zobaczymy, co do ciekawego przygotował i na pewno będziecie mogli się dowiedzieć czegoś nowego o nas, czego jeszcze pewnie nie widzieliście. Może sam dowiem się czegoś, czego ja jeszcze nie wiem. Może. Pytanie number one. Co masz na sobie? Koszulka, t-shirt, krótkie spodenki, skarpetki, majtki. Tyle. Aż tak dokładnie się nie pytałem. A ty? Ja mam bezrękawnik, na dole mam takie domowe swoje bokserki. Czy kiedykolwiek byłeś zakochany? Tak. Ty? Ja też. Masz jakąś ulubioną liczbę? 7. Nie wiem czemu, ale moją ulubioną liczbą jest 7. Czyli... Mi na to pytanie ciężko powiedzieć, bo ja ogólnie lubię liczby parzyste. Ale lubię 22. Może dlatego, że... To jest... No dobra. Dowiecie się w swoim czasie. Ile masz wzrostu? 1,78 m. No ja mam 1,79 m. Ile ważysz? 71 niecałe. No ja 70, ale to tak wiecie, jak mam dobry weekend, to tak sobie chodzi. To tak raz jest więcej kilo, raz mniej, no. Wygodnie. Tatuaże? Nie mam żadnego. Ja mam jeden, taki trochę większy. Pokaż. Pokazać? Okej. Tu? Trzeba mi to pamiętasz, gdzie? O tu, o widzicie taki duży tatuaż, o taki. Skorpion. Ale nie ma czego skorpion. Zawsze robiłem te zwierzaczki, ale nie, żeby coś. Nie, to nic nie znaczy. Ja nie mam. Czy masz jakieś kolczyki? Nie mam. On też nie ma. On też nie ma? Ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma, już nie ma. Bo wiecie co, bo kiedyś to zrobiliśmy, ja tutaj, tu i tu, to jakoś tak przed świętami chodziliśmy po sklepach. I tak z nudów stwierdziliśmy, o co uszy przekujemy. I sobie przekuliśmy ucho. Pani na stoisku. Pani na stoisku. Z taką igłą dużą tam wbiła i przekuła i... A! Miesiąc pochodziliśmy. Ale dziurki zostały. Masz jakąś swoją ulubioną parę filmową? No, Angelina Jolie i Brad Pitt, tak mi się wydaje. No, tak jakoś oni... Co prawda wystąpili tylko w jednym filmie, ale są tacy charakterystyczni, że no, praktycznie cały czas świat się wokół nich kręci i każdy żyje tym Brangeliną i co się dzieje, jak oni będą wyglądać, jak się ubiorą na jakieś rozdanie Oscarów, może jakąś ceremonię związaną z filmami. Długo jeszcze? Oboje są ogólnie piękni. Znaczy ja nie będę się wypowiadał, bo ja też ich po prostu lubię. Masz jakiś ulubiony program telewizyjny? Mam! The Voice. Mam. A ja lubię. Twoja twarz brzmi znajomo. Rok temu był pierwszy odcinek. No, pierwszy sezon. Sezon. Pierwszy sezon, zgubiłeś słowo. Sezon i teraz ma być następny i polecam. Czy czegoś ci brakuje w życiu? Nie. Znaczy tak, szczęście mam, pieniędzy. To jest chyba. Ale każdemu brakuje pieniędzy. Zawsze wszyscy, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to zawsze będzie chciał mieć ich jeszcze więcej. Więc tylko tego mi brakuje. Dobra. Mi brakuje osobnej sypialni. Bo siedzimy w salonie, widząc sypialnię, sypialnie widząc salon. Coś takiego. Okej. Ulubiona piosenka? Halo, Beyoncé. Ja nie mam. Ja lubię Pink, ale tak to nie umiem piosenek. Znak Zodiaku. Skorpion. Ile masz lat? Ale twój znak Zodiaku. Ja jestem bliźniak. Bliźniak. Majówka. Ile masz lat? 31. Prawie. W listopadzie będę miał 31. Skończone 28. Skończone. Czego szukasz u partnera? Wsparcia. Zrozumienia. No przede wszystkim wsparcia. Żeby wspierał mnie w ciężkich momentach, jak jest mi źle, przykro, smutno, bądź coś się dzieje takiego, że chciałbym, żeby mnie wsparł. To właśnie bym chciał. Wsparcia. Ja się nie będę rozgadywał, po prostu tego samego. Akcje zgodni. Głośna czy cicha muzyka? Pół na pół. Pół na pół. Pół na pół. Na koncercie no to tak w miarę głośna,
A w domu, w słuchawkach na przykład nie lubię głośnej muzyki, bo to niszczy słuch. Czyli tak, a w domu to tak różnie. Tak. Nie za głośna, żeby sąsiedzi nie dzwonili, albo nie pukali, albo nie wiem, policja żeby nie przejeżdżała. Że no ale nie robisz tego po nocy. No wiem, albo, ale tak to pół na pół. A jak mam ulubioną piosenkę, to tak ją z jeden dzień troszkę potrzepię głośno, ale tak bez przesady, bo też nie jestem fanem głośnej muzyki. A tak to standardowo, normalnie. Co robisz, bądź gdzie idziesz, gdy jesteś smutny? Mogę iść... Do sypialni. Nie, do łazienki. Albo iść na spacer. A co robię? No zazwyczaj słucham muzyki. Nie wiem, coś przeglądam w internecie, jakieś filmiki śmieszne. Coś tak, żeby po prostu polepszyć sobie humor, poprawić sobie humor. No, no ja siadam w samochód, robię sobie jakoś kółeczko i właśnie przeważnie wtedy sobie troszeczkę zgłośniam tą muzykę. Ile zajmuje ci przygotowanie się rano do pracy? Pół godziny. O! Około, tak łącznie prysznic, ogolić się, zjeść coś, przygotować się. Pół godziny. Ty nie zjadasz. No czasem jem coś, jakieś płatki. Mm. No mi 40 minut, bo ja jem śniadanko. Płatki z jogurtem. Czy kiedyś brałeś udział w bójce? No niestety, niestety. No, no bardzo dobrze, nie miałem niestety takiej możliwości. Nie zdarzyło mi się brać udziału w bójce. No po prostu jestem chłopiec, który nie wie, nie imają się bójki. No nie było takiej możliwości. Ja miałem niestety tą przyjemność, bo nie mam, nie miałem papierosa, a ja nie palę, więc obrwało mi się. To tak, za to, że nie miałeś papierosa, tak? Za to, że nie miałeś papierosa. Głupie. Pijakami się nie dogadzasz. No to takie, no nie wiem. No,